Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Wciąż jest głośno na temat przeniesienia zielonogórskiego medyka do Sulechowa, dokładniej do znajdujących się tam budynków po Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wicemarszałek Łukasz Porycki przekonuje, że sulechowskie obiekty spełniają wszystkie standardy i wymogi potrzebne do kształcenia średniego personelu medycznego. Jest wyremontowany, jest w bardzo dobrej lokalizacji, bo zaraz przy zjeździe z drogi S3 ma dodatkowe atuty, czyli salę gimnastyczną w pobliżu boiska, które tutaj zawsze były podnoszone przez kadrę i dyrektora medyka, że w obecnej lokalizacji tego boiska nowoczesnego oraz sali gimnastycznej, gdzie słuchacze mogliby odbywać zajęcia, obowiązkowe zajęcia, przypomnę, z WF-u w okresie jesienno-zimowym nie ma. Porycki podkreślił, że zarząd wsłuchuje się również w głosy mówiące o zostawieniu szkoły w Zielonej Górze. Wicemarszałek zwrócił się do prezydenta miasta z prośbą o znalezienie nowej siedziby. Waldemar Sługocki, szef lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej, przekonuje natomiast, że w sprawie medyka nic nie jest jeszcze przesądzone. To dobry czas na konsultacje. Wykorzystajmy go rzetelnie, a nie populistycznie, mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej Sługocki i sam bił się w pierś. Na pewno źle rozpoczęliśmy tą debatę, ale chcemy to naprawić. Powinniśmy spotkać się, myślę, że to też jest w dużej mierze moja, czy tylko i wyłącznie moja odpowiedzialność. Powinniśmy się spotkać z personelem, z gronem pedagogicznym tejże placówki edukacyjnej i to nadrobimy. Obiecuję, że spotkamy się, ja na pewno. Stanowczymi przeciwniczkami zmian dotyczących medyka są Aleksandra Mrozek oraz Wioleta Haręźlak z samorządowego lubuskiego, bo według nich nie jest to przeniesienie, a spisanie medyka na straty, skoro kadra pedagogiczna nie wyraża zgody na takie warunki zatrudnienia. Według Aleksandry Mrozek władza się pogubiła w swoich działaniach. Nie tylko społeczność szkolna jest oburzona, ale oburzeni są mieszkańcy Zielonej Góry i województwa lubuskiego. My rozumiemy potrzeby administracyjne szpitala w sensie rozbudowy obiektów czy budowy nowych, ale trzeba było nie koncentrować się na budynku pasywnym dla urzędników marszałka, a postawić na budynek administracyjny. W związku z tym trzeba umieć wybrać priorytety, a marszałek województwa, wicemarszałek województwa, który podjął tę decyzję, myślę, że pokazał, że rzeczywiście nie jest gospodarzem tego sektora, za który odpowiada. Jak zakończy się spór o zielonogórskiego medyka? O wszelkich ustaleniach na ten temat będziemy Was informowali na antenie Radia Index oraz na portalu zielonej.pl. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.